Dzień dobry, nazywam się Mela Kotaluk, jestem wokalistką. Pochodzę z niewielkiej miejscowości w województwie lubuskim, z Sulchowa, gdzie coming outy nie są wcale taką oczywistą sprawą do dziś. Z domu wyniosłam takie wartości jak poszanowanie różnorodności, nie klasyfikowanie świata przez pochodzenie, czy status społeczny, czy orientację seksualną. W 2004 roku, po zakończeniu liceum, po maturze, wyjechałam do Anglii. Tam pracowałam jako kelnerka przez prawie 4 lata. I pierwszym moim mieszkaniem, w którym wylądowałam we wschodnim Londynie, było małe mieszkanko, które współdzieliłam z dwoma parami gejów. Jak już spotykaliśmy się w kuchni, to bardzo dużo gotowaliśmy i jeden z chłopaków był pochodzenia hinduskiego, nauczył mnie gotować potrawy z curry i to była też wielka przygoda dla mnie, taka orientalna z kuchnią i poznałam też parę istotnych takich tajników kuchni hinduskiej, które praktykuję do dzisiaj w kuchni, jak mam czas. Wszystkie moje rzeczy pachniały curry, wszystkie nasze rzeczy pachniały curry w mieszkaniu, bo tego było bardzo dużo i to jest wspaniałe wspomnienie też takiej wzajemnej wymiany, tak? Wymiany tego, co w nas jest dobre, fajne, inspirujące. Zresztą jako artystka szukam tych inspiracji i widzę, że najpotężniejsze jej źródło leży w tej różnorodności, w odmienności. To jest fascynujące. I gdybyśmy byli zhomogenizowani, jednolici, to byłaby straszna nuda. A świat taki nie jest. Świat jest totalnie inspirujący. Idźmy w to.